Cześć, tu Tytus z Pixel Retro Shopu. Czuję się po prostu jak Jaruzelski, po prostu, który ogłaszał stan wojenny. Tu brakuje tylko jeszcze tej przekrzywionego orła, ale orła sobie darujemy. Słuchajcie, dzisiaj robimy live streama na Facebooku. Tu jest jedna kamera na Facebooka, a i nagrywamy też w tym samym czasie materiał na YouTube. Robimy live streama z unpackingu Nintendo Switcha, nowej konsoli Nintendo, która miała premierę w marcu tego roku, 2017 roku. My mamy ją w sklepie, no więc dlatego to jest taki pierwszy film, dosyć prosty chyba do zrobienia, że będziemy ją opakowywać. Takie filmy są. Ja nigdy nie robiłem żadnego unboxingu, ale oglądałem parę, bo chciałem coś tam zobaczyć, jak coś wygląda, więc spróbuję zrobić to tak, żeby wiadomo, że już było dużo unboxingów z Nintendo Switchem w sieci, no ale my robimy też swój unboxing, także tu tak wygląda Nintendo Switch. Jakby ktoś nie wiedział, to jest konsola taka dosyć rewolucyjna, która pozwala jednocześnie jest jakby takim tableto konsolą, która pozwala jest przenośną konsolą. Ma tutaj dwa Joy-Cony, dzięki którym można grać, ale jednocześnie jest też konsolą stacjonarną. Ma taki właśnie jakby hub, w który można tą konsolę włożyć, wyjąć te Joy-Cony, zainstalować jej do takiego, zrobić z tego pada i normalnie do telewizora przez HDMI podłączyć. Czyli to jest taki dosyć rewolucyjny pomysł na to, żeby połączyć w jednym urządzeniu konsolę przenośną i konsolę taką domową. Sam Switch nie ma najsilniejszej specyfikacji na rynku, ale Nintendo zawsze tak robiło swoje konsole, że nie, najważniejsze dla nich nie było wcale to, żeby były najsilniejsze na rynku i najlepsze, tylko bardziej chodziło im jakby o jakość, o klimat i o to, żeby gry były bardzo dopracowane. Mówi się o tym, że na Nintendo Switch jest mało gier. No nie ma ich na pewno jeszcze tak dużo, bo jest to z tego roku konsola po pierwsze. Po drugie, te gry, które są, wszystkie są bardzo dobrej jakości. Po trzecie, co najważniejsze, bardzo dużo firm zewnętrznych, nie tylko Nintendo, zapowiedziało dużo tytułów na Switcha. Na przykład nowy Doom, Wolfenstein 2, gry firmy Rockstar, czyli L.A. Noire i prawdopodobnie GTA 5, także gier będzie dużo na to i już jest ileś tam ciekawych tytułów. No ale dobra, bo ja tu gadam o tym Nintendo Switchu, a my musimy to otworzyć, nie? Tutaj mamy na zdjęciach, no tak ci youtuberzy pokazują, nie? Więc pokazują pudełko całe z każdej strony, że tutaj tak on wygląda. No zaraz zobaczymy też, jak on wygląda. Tutaj jest to, co on ma w sobie, czyli sam Switch, ten hub, te Joy-Cony dwa, bo można grać na dwóch graczy od razu, nie? Kabel HDMI, ten pad i tak dalej. No ale może po prostu ja go w końcu otworzę, tą konsolę, i zobaczymy, jak to wygląda. Nie wiem, ja to chyba tak mogę zrobić. Więc tak, no ja mamy tutaj tą wersję kolorową. W sklepie teraz Pixel Retro Shop mamy jedynie w tym momencie te kolorowe wersje, ale będziemy mieli też te szare. Kolorowa wersja fajna, moim zdaniem. To są Joy-Cony. Dobra, i zaczniemy właśnie inaczej niż wszyscy, którzy robią unboxingi, że zaczynają, odkładają to na bok i zaczynają od kabelków i ten. Nie, my zaczniemy właśnie od najważniejszej rzeczy, czyli od samego Switcha. Wygląda trochę jak tablet. Tak to wygląda. To są te Joy-Cony. Może na razie na bok odłożę to ten. Tutaj mamy Joy-Cony. Joy-Cony są dosyć lekkie. Joy-Cony są dosyć lekkie, ale też no takie, że nie jak piórko. I montujemy je tutaj z boków tej konsoli w ten sposób. Aż tak lekko zaskoczy. W ten sposób. Aż tak lekko zaskoczy, no i tak to wygląda. I to jest ten, ja się w ogóle bardzo cieszę, że w końcu sobie na tym też pogram. Tak wygląda przenośna konsola. No mamy tutaj, jeśli chcemy wyciągnąć tego Joy-Cona, no to tutaj trzeba nacisnąć, pazury mam obgryzione świeżo, także jest ok. Trzeba nacisnąć i się wyciąga, nie? I później Wam pokażę jeszcze, jak to zamontować do tego pada, żeby zrobić z tego konsolę taką do telewizora podłączaną. Więc może jeszcze tak przyjrzyjmy się tej konsoli. No tutaj Joy-Cony, guziki Joy-Cona, tutaj triggery,
przyciski. Każdy Joy-Con może być, jak gra się na dwóch graczy, w ten sposób, takim małym joystickiem, że na przykład dwóch graczy gra, no to w ten sposób sobie trzyma, nie? A jak grasz samemu, no to gra się tak, nie? To gra się w ten sposób. Teraz tak, sama konsola, co ona tutaj ma? Na dole złącze USB typu C do ładowania. Tutaj u góry power button, włączenie konsoli, głośność i tak dalej. Tutaj wiatraczek, chłodzenie, bo to jest jednak konsola, nie tablet. Tutaj jest otwór, gdzie wkładamy kartridże z grami, bo jest na kartridże. Albo można ściągać po prostu gry ze sklepu. Tutaj mamy ciekawą też rzecz, taką nóżkę, którą zaraz Wam pokażę. Nóżka, żeby sobie to postawić, że można sobie właśnie też jak gdzieś w samolocie, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek, gdzie nie możemy podłączyć dużego ekranu, stawiamy sobie tak, wyjmujemy joycony i sobie gramy też, nie? Także tak to wygląda. Dobra, to może tyle o samym Switchu. Zobaczymy, co tutaj dalej Nintendo nam dało ciekawego. Więc tak, dali oczywiście jakieś tam instrukcje, important information, kabel HDMI, oczywiście krótki, no bo każdy 10 cm kosztuje, nie, więc nie jest za długi, ale też no, nie jest jakoś przegięciowo krótki, nie? Tak jak inne kable tej firmy, na przykład w konsoli. Tutaj mamy ładowarę z złączem USB typu C. Ja bardzo lubię to złącze, bo w końcu nie trzeba się przejmować, czy tak, czy tak, czy tak. No więc jest ładowarka. Tutaj mamy tego, to jest ten pad, zaraz o nim chwilę powiemy. Tutaj mamy do Joy-Conów jeszcze takie zatyczki. No i sama ta, ten hub, ja to tak nazywam, ten hub, w który się wkłada konsolę, żeby ją podłączyć do telewizora. Ja to zaraz najpierw szybko usunę, tak? Pyk, do widzenia. Pyk, do widzenia. Pyk, do widzenia. Pyk, do widzenia. Dobra. Teraz tak, może najpierw, no i tak, przychodzimy sobie do domu, tak? I sobie gramy w grę, tak, wow, w autobusie jechaliśmy, już szliśmy do domu, to też cały czas graliśmy, w ogóle ledwo weszliśmy do domu. I co? To mamy podłączone do telewizora, pyk, telewizor, wkładamy w ten sposób, wkładamy konsolę, ona się tutaj delikatnie tam, że tak powiem, umiejscawia, wyjmujemy joycony. Ona już się tam, nie wiem, uruchamia na telewizorze i my sobie montujemy na ten uchwyt tutaj joycony. Jeden tak, drugi tak. No i mamy pada. Mamy takiego pada, nie? Tutaj jeszcze jest pokazane poziom naładowania tych joyconów, czyli jakby, no ile mają baterii, ile jeszcze pograją. Producent mówi, że na 20 godzin grania jedno naładowanie joyconów wystarcza. Producent też mówi o tym, że wystarcza granie na Switchu, właśnie tak po wyjęciu go i graniu, wystarcza na 6 godzin grania. No na przykład ta gra Zelda, którą będziemy jeszcze odpalać zaraz, no ona pozwala na 3 godziny grania, więc to chyba zależy też od tego, czy tytuł jest wymagający, nie, i tak dalej. No dobra, ważna jest też sprawa, to, żeby sobie kupić ekran na to po prostu, bo już nawet nie o to chodzi, że się porysuje Wam, jak nosicie go w plecaku czy coś takiego, ale przy samym wkładaniu tu wielu użytkowników mówi, że się trochę rysuje ten ekran, że może się porysować, jak ktoś tak delikatnie wkłada jak ja teraz, to się nie porysuje, ale jak ktoś wkłada, wiecie, tak jak się wkłada, to wtedy po prostu może się porysować, więc jest, polecamy, żeby jakiś sobie ekran do tego kupić. Dobra, słuchajcie, jeszcze zrobimy może tak, że ja wiem, że to jest w ogóle dosyć pewnie nudny ten film, ale od czegoś trzeba zacząć na tym YouTubie, więc zrobimy tak, że mamy tu grę, taką chyba najsłynniejszą na razie na tą konsolę, to jest gra Zelda Breath of the Wild. I my ją spróbujemy uruchomić na tym, podczas tego unboxingu. Dobra. Tak? Trzeba jakoś... Teraz unboxing gry, teraz drugi unboxing już na filmie. Drugi unboxing. No nie lubię tego robić, takich rzeczy. Dobra. Zęby pójdą w ruch. Coś czuję, dobra. Bo chciałem wam też pokazać jak
Jak wyglądają te kartridże? Bo jest takie przysłowie, że każdy kto ten kartridż, takie maleństwo jest. Każdy kto taki kartridż, jakby pierwszą grę na Switcha ma w rękach, to od razu go wkłada do buzi. I faktycznie on smakuje perfidnie, parszywie, strasznie. Musicie tego spróbować, bo Nintendo zrobiło coś takiego, że... Nie, naprawdę, Nintendo zrobiło coś takiego, że żeby małe dzieciaki nie połknęły. I to naprawdę działa, jak widać. Więc on jest pokryty jakąś tam substancją, która jest po prostu strasznie niesmaczna, taka gorzka, że małe dzieci jakby to znalazły, żeby nie połknęły, nie? Także to jest moim zdaniem ciekawy, fajny bajer. No dobra, no to... Zróbmy tak, że w ogóle włączmy tą konsolę i zobaczmy, jak to wygląda. Ja, szczerze powiedziawszy, nie włączałem jeszcze jej i także nie wiem, co tam się nam ukaże. Nintendo Switch. No tak, i teraz będzie... Nie wiem, czy to nie będzie trochę nudne, po prostu oczywiście polskiego języka nie ma, zaraz, który tu odpowiada za... Dobra, Europe, region Europa. Please read the important information documented carefully because using this console. No dobra, udamy, że przeczytaliśmy. Searching for networks, czyli poszukuje Wi-Fi, powinien tu znaleźć nasz Pixel RetroShop 2, podłączymy się, ale słaby zasięg coś. No dobra, teraz piszemy hasło, które jest w sumie wszystkim znane, którzy tu przychodzą, ale dobra, spróbujmy to szybko zrobić, bo ja uważam, że niestety takie momenty są dosyć nudne, nie? Ale no już uruchommy tą grę. Dobra, poszedł connecting to internet, connected, successfully connected, okej, okay. Dobra, jest okej, okay. I teraz London, Lisbona, to jest nasz czas, nie, nasz czas jest za Warsaw, nie, powinno wiedzieć, ale może Berlin, Rom, Wiena, Zurich, to jest chyba nasz czas, nie? Powiedzcie mi, kamerzyści, tak? Tak, o tak. Minus 1, plus 2. Plus 1, czyli to coś, co tutaj jest napisane, window coś tam. Casablanca wybieram, dobra, później to zmienię. Słuchajcie, wybiorę Madryt, Paryż, Amsterdam, no bo tak mi się wydaje, że mam tą samą... Albo Berlin, biorę Berlin, najbliżej Berlina. Dobra, i teraz and you can enjoy Nintendo Switch on a larger screen by connecting to a TV. Dobra, connect to TV later. Zrobimy later, bo teraz nie podłączamy. Detach each Joy-Con controller. Do not press any additional buttons when detaching the Joy-Con. No dobra, czyli każe nam odłączyć te Joy-Cony. Ok. Jeden. I drugi. Dobra. I co teraz? I teraz use the left stick to select next. Then press A on the right controller. Ten to jest chyba lewy. I naciśnij A tutaj, ok. Use the console with the Joy-Con controllers attached or deattached. Choose the control style, you prefer to continue. No ja bym wolał jednak z przyczepionym, bo można grać tak i tak, czyli on mówi, że możecie sobie wybrać jak chcecie grać. Czy dwa małe Joy-Cony każdy w każdej ręce, tak jak tutaj widać, czy też tak włożone. No ja wolę tak, zobaczymy co będzie dalej. No i teraz oczywiście swoje imię i ikonkę, nie? Mówiłem, że to będzie nudny filmik. My może wybierzemy Metroida, a może jest więcej. Create all icon. Nie będziemy tworzyć teraz ikonki. Wybierzemy my Samus, tą dziewczynę z Metroida. I teraz tak. Pisz swoje imię, Jezus. Wpiszemy Tytus. Dobra, Tytus jest, okej, new user, Tytus, okej, fajnie, no Nintendo account, ja mam Nintendo account, więc
system update is required. No właśnie. I nie wiem, czy my nie skończymy tego robić, bo wyszła ostatnio... Dobra, later to zrobimy. Wyszła ostatnio wielka aktualizacja w ogóle tej konsoli, która tam dodaje różne nowe możliwości, jej na przykład robienie live streamów z gier. Ale i nie wiem, czy ona teraz, ta konsola, po jakby rozpakowaniu, czy ona nie będzie chciała się aktualizować, zaraz zobaczymy. No i tutaj on mówi, że mogę dodać jeszcze jednych innych userów, jakby wasza mama chciała na przykład sobie pograć, albo brat i tak dalej, nie? I teraz co on mówi tutaj, że możesz też nastawić kontrole rodzicielskie, czyli żeby tam treści nieodpowiednie nie były dla dzieci, ja to oczywiście skipuję. No i setup jest complete, teraz home button, czyli tutaj, i przejdziemy do menu głównego. No i teraz tak, żeby zagrać w jakąś grę, włóż cartridge albo po prostu zrób download ze sklepu. No i co, mamy ten cartridge i spróbujemy włożyć. No dobra, spróbujemy go włożyć. Tak, czy tak? Tak chyba. No i jest Zelda, wyskoczyła Zelda, Legend of Zelda. Co? Select user, no ja chcę. No i nie wiem, czy ona teraz chyba też się troszeczkę instaluje. Ta konsola ma 32 giga wbudowanej pamięci. Oczywiście można ją rozszerzać kartami SD. Do chyba nawet jeszcze nie ma takich kart SD jak 1 tera czy 2 tera, ale ona już jest przystosowana do takich dużych, które będą w przyszłości. Więc tak to wygląda. No i tutaj mamy naszą piękną grę, która chyba się wyświetlając od razu instaluje, czyli fajnie, fajnie to jest zrobione. No i zobaczymy. No tak. W ogóle może ja to sobie tak postawię wam, moi drodzy kamerzyści, że użyję tego feature'a. Zobaczyć trochę gry. No właśnie, może sobie, ja już może sobie pójdę i w ogóle na Facebooku to będę oglądał to. No generalnie to nie będę off-topował i komentarzy do własnego filmu robił, ale po prostu, no właśnie, w momencie kręcenia to już ten. Także jeszcze mówiąc o tej konsoli, niech tutaj sobie tam leci ta gra, no, nie będziemy chyba też tej gry oglądać, bo to jest, też macie wiele filmów o tej grze. Ja oczywiście namawiam was do przyjścia tutaj do retroshopu, naszego Pixel Retroshopu, i ta konsola będzie tutaj dla was cały czas do tego, żeby sobie w nią zagrać. Będą różne gry uruchomione, będzie można sobie pograć. Po prostu tutaj możecie zrobić tam, youtuberzy jeszcze w naszym sklepie, moi kamerzyści kochani, mamy big screen, czyli na tym big screenie będzie to codziennie, ta konsola będzie podłączona do tego big screena właśnie przez to, nie? I tutaj będą joycony zamontowane i będzie można sobie w sklepie u nas pograć ile się chce. Kilka gier, może nie wszystkie będą gry, jakby, które mamy w ofercie, ale na pewno te ważniejsze tytuły będą one jakby udostępnione dla was. No plus oczywiście można kupić tą konsolę, kosztuje 1500 zł u nas w sklepie, czyli dokładnie tyle, ile tam na Allegro najlepsze ceny, i plus tyle, ile w MediaMarktach i innych, także nie wspierajcie MediaMarktów i innych wielkich sklepów, tylko przyjdźcie do nas, bo u nas za tą samą cenę co w MediaMarktach i innych tam Saturnach, innych tam żerach dla Skner, u nas za tą samą cenę można po prostu kupić tą konsolę, nie? Także zapraszamy was serdecznie na Świętego Wincentego 7. Stay tuned, bo to jest dopiero początek naszych filmów i naszych live streamów. W przygotowaniu już niedługo, na dniach, będziemy robić live stream ze składania automatu Picate. Będziemy tutaj składać
taki podobny do tego, tylko o wiele mniejszy, taki z 8-calowym ekranem, taki automat arcade, który też będzie dostępny w naszym sklepie, jest dostępny już, ale chcemy Wam pokazać, jak go złożyć. To będzie trochę dłuższy livestream, bo będziemy go tutaj z kolegą Bartkiem składać na żywo, myślę godzina, dwie nawet ten livestream będzie trwał, bo to już będzie tam śrubki i tak dalej, dokręcanie. Także to będzie ten, później będziemy składać i to jest oparte o Raspberry Pi, także kolejny film też będzie o Raspberry Pi, będziemy robota z Piotrkiem składać, robota na Raspberry Pi, no i różne inne filmy, no mam nadzieję, że będą one ciekawsze niż taki unboxing, ale nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie zrobić Wam unboxingu tej zajebistej konsoli, dlatego że no, jest ona u nas w sklepie i grzechem byłoby po prostu ją rozpakować bez robienia filmiku, nie? No więc taki pomysł był tutaj z chłopakami, żeby filmik zrobić, co nie? Także ja myślę, że powoli będę kończył to pieprzenie i zapraszam Was do sklepu tak naprawdę tutaj z nami pogadać i wpaść do nas na Świętego Wincentego 7 we Wrocławiu. Cześć, do zobaczenia w następnym filmie.